pierwszej połowie XVIII wieku w Dobrach Grudeckich na prawym brzegu rzeki Sukaś powstała mała wieś Niezbocze. Na początku XIX wieku wieś ta stała się własnością polskiego szlachcica Seweryna Michałowskiego. Michałowo statusu miasta wystąpił do Rady Gminy wójt Marek Nazarek. Jest to wielkie święto dla naszego samorządu. Data 1 stycznia 2009 roku na stałe wpisze się w historię naszego miasta. Proszę Państwa, dzisiaj to Michałowo otrzymało prawa miejskie. Witamy w wielkiej rodzinie miast naszego województwa. Dziękuję panie. Rozpoczęcie pierwszej sesji Rady Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 2009 roku przestoczyliśmy się z Rady Gminy w Radę Miejską. Panie i panowie radni, przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt przeprowadzenia pierwszej historycznej sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Z dniem 1 stycznia 2009 roku nadaje się status miasta miejscowością, punkt 5 Michałowo, w gminie Michałowo w powiecie białostockim w województwie podlaskim. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2008 roku. Podpisano prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Wiecie już, jakie kryteria trzeba było spełnić, aby otrzymać status miasta. Ja, Maryla Cipiuk, obecna radna, Stasio Malesiński, to on był odpowiedzialny za uzyskanie praw miejskich i świętej pamięci Jan Sokolicz, nieodżałowany przyjaciel. To wam w pierwszej kolejności chciałbym podziękować. Uchwałą rodziców, Rady Rodziców z dnia 4 listopada 2008 roku zatwierdzono kandydaturę doktora Leszka Nosa na patrona gimnazjum w Michałowie. Osobiście chcę dodać, że postać doktora Nosa jest nam wszystkim bardzo znana. Jeszcze do niedawna był wśród nas. Był szanowany nauczycielem, wspaniałym człowiekiem i niekwestionowanym wzorem moralnym dla mieszkańców Michałowa. Dziękuję bardzo w swoim imieniu i męża, panu dyrektorowi, panu burmistrzowi i wszystkim tym, którzy się przyczynili do tej sprawy. Zamykam 25. sesję Rady Miejskiej w Michałowie. Ja obserwuję od kilku lat rozwój miasta Michałowa, rozwój Michałowa, życzę Państwu, żeby Michałowo było w Paryżu jak Podlasia. Chciałbym podarować panu burmistrzowi i radny taki zegar. Niech on nadmierzy czas. Doprowadzi burmistrza do prezydencji. W imieniu władzy chciałbym podarować tutaj taką planszę, która obrazuje, jak wygląda Michałowo w momencie, kiedy jest miasto, to jest tam na początek tego roku. No i życzę, żeby te następne plansze były coraz większe. Pan burmistrz był moim seminarzystą, właśnie u mnie pisał pracę magisterską. I to jest powód dla mnie do dumy, że to taki człowiek, w ten sposób działając, doprowadził do tego, o co zabiegali od 160 ponad lat wszyscy ci, którzy mieszkali na tym terenie, a reprezentowali co najmniej 4 kultury. Doprowadził do tego, że to miasto, że ta gmina stała się miastem.